Cześć, dzień dobry wszystkim. Witamy Was z pochmurnego San Antonio w Teksasie. Zostajemy tutaj 2 dni, żeby na spokojnie sobie wszystko zobaczyć i zwiedzić i wtedy ruszamy do Nowego Meksyku. A dzisiaj przed nami mamy zaplanowane na pewno zobaczyć Alamo. Mamy zaplanowane zobaczyć również inne misje, ten park taki narodowy oraz przejście nad rzeką. Jest to podobno bardzo urokliwe miejsce i wszyscy nam to polecali. Widziałam na zdjęciach, wygląda przepięknie, więc zabieramy Was dzisiaj do San Antonio. Brandon również się chce z Wami dzisiaj przywitać. Witam, kowboje. Jak na Texas przystało. Double D, big four chest on my baby. Is it a mockingbird? That's right. Mm. Ptaszkiem tego stanu, znakiem tego stanu jest skowronek. O, kończę schody, więc już przestaje trząść. Ale pięknie. Europejsko. Znowu europejsko. Miejsce jest naprawdę przepiękne. Bardzo przyjemnie się tędy spaceruje. Nie dość, że widoki są cudowne, to jeszcze jest dużo rozłożystych drzew, które zapewniają cień i wytchnienie w tym upale, bo jest naprawdę bardzo gorąco, a tutaj można się zrelaksować nieco, uciec od tego upału teksańskiego. Pełno restauracyjek z jedzeniem meksykańsko-teksańskim, które jest tutaj popularne i bardzo smaczne. Jeżeli będziecie w tych rejonach, to koniecznie Wam polecam przejściem tędy. Bardzo urokliwie, naprawdę. Okay, put a hat on me. Okay. And yeehaw. Mm-mm. No. Yeehaw. Yeehaw. That's right. Yeehaw. Nope. So what is it? Pato. Pato. It's kaczka. Mamy taką zabawę, że wskazujemy czasem na jakieś rzeczy, obiekty i ja Bryno nauczę, jak to jest po polsku i on stara się zapamiętać, a on mi mówi, jak to jest po hiszpańsku, bo on zna bardzo dobrze hiszpański i ja się staram zapamiętać, więc oboje się uczymy czegoś. A tu się chowają w gołębie, tylko usłyszałam Znalazłam was. Jak się schowa. My mamy hotel oddalony jakieś 15 minut od tego miejsca, ale tutaj są same hotele właśnie nad tą rzeczką i powiem Wam, że ci ludzie muszą mieć super widok. I jakie drzewa są piękne tutaj też. Wyszliśmy właśnie w jednej z restauracji nad samą rzeczką i zjemy jakiś lunchek. Nie żadne. To spróbuję. To. A Brandon
weźmie Texas Ranger Grilled Chicken Breast. Spójrzcie na moją sałatkę. To jest mała porcja za 4,70. Bardzo tanio. Myślałam, że to będzie takie, wiecie, o takie coś. A to jest porządna sałatka. Jaka tania. Co ma Brandon? You know I have to try this one. Yes. Ja uwielbiam sałatkę coleslaw. Zobaczymy, jak to tu smakuje w Teksasie. Cheesy. More cheese. Yeah. It's honeymoon. Let's get fat. Okej, to zaczynamy nasze zwiedzanie. Jesteśmy w Alamo. Jest to jeden z najważniejszych zabytków w całych Stanach Zjednoczonych. Jest o tym film, nie wiem czy widzieliście, Bitwa o Alamo chyba się nazywa w tłumaczeniu na polski. Jest to misja, jest tam kościół też założony przez Franciszkanów. Odbyła się tutaj słynna Bitwa o Alamo w XIX wieku, gdzie mała grupa osadników Alamo próbowała odeprzeć 3000 armię Meksykanów. No niestety wszyscy zginęli, ale walczyli bardzo dzielnie. Właśnie Alamo jest uznane za kolebkę niepodległości Teksasu. Yes. Nawet nie umiem wam opisać, jaki tutaj jest dzisiaj skwar. Jest tak gorąco. Na tym, nad samą rzeką było przyjemnie, bo były drzewa i dawały cień, a tutaj jesteśmy właśnie wyszliśmy z Alamo. Jest to małe miejsce, ale jakże ważna wizyta do zobaczenia podczas właśnie podróży przez te rejony. A teraz jesteśmy w sklepie z pamiątkami, gdzie Brandon jak zwykle czai się na jakąś książkę. On zawsze z każdego zabytku kupuje książkę historyczną i ją czyta jeszcze, więc już coś znalazł. Have you found something? What a happiness. I szczęśliwy będzie teraz. Dokąd idą kowboje? Do lodziarni. A my znowu jemy. Iha! Jesteśmy teraz w Narodowym Parku Historycznym, który też należy do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachowało się tu 5 z 6 misji i 4 są nadal w użytku. I zostały założone przez kościoły katolickie, przez kościół katolicki, zakonników z Hiszpanii. A my dochodzimy właśnie do pierwszej misji, już wam pokazuję, jak to wygląda. Brandon, how do you enjoy walking in the sun? It's toasty. How do you think what's the temperature right now? Oh, 98. Przeliczę to wam pod spodem, bo nadal nie wiem ile to jest dokładnie, ale to jest gorąco. O Janoś, ale się dzisiaj ugotujemy tutaj. Całe szczęście nasmarowałam ramiona. Brandon ma ten duży kapelusz, więc też mu chroni kark, bo to łatwo u facetów sobie kark zjarać właśnie. To pewnie będzie bezpieczone raczki jutro, ale jutro będziemy praktycznie cały dzień w drodze, bo jedziemy do Nowego Meksyku, do Roswell, czyli witajcie
UFO. Witajcie kosmici. To będzie na pewno ciekawe. Okej, okay, ale na razie jesteśmy w San Antonio, więc skupiam się teraz na tych misjach katolickich. Pewnie widzicie po mnie, jak tutaj jest gorąco i wyczerpująco. Nie zwiedzimy wszystkich misji, bo po prostu nie będziemy w stanie ze względu na temperaturę. Myślę, że do jeszcze jednej misji pojedziemy, czy pójdziemy. A ja się w takim razie z Wami żegnam i widzę się w następnym odcinku. Widzimy się w takim razie w Nowym Meksyku. Pa, pa! Double D, big four chest on my baby.